Hej, Ejosu, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i jaka mnie chrypa nagle złapała. Przepraszam was bardzo, to się niestety może dziać, bo jest dzisiaj dość wcześnie, zaczęłam nagrywać i cóż. Lecimy sobie dalej z Battlefield 3. Mieliśmy teraz mieć misję właśnie rajd pancerny, misję, w której siedzimy w czołgach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Znów kampanię. Lecimy sobie dalej. Ja dalej mam usypiony monitor, dalej go nie umyłam. Jezus Maria. Szukam sprawiedliwego wyzwania, zagraj na wysokim poziomie. Idź spierdalaj. Możecie usłyszeć. Okej, jesteśmy czołgiem. Jak fajnie. Hej. Kierowca cała naprzód. Możemy ruszać. Moje G jest zajebiście skupione. Serio? Ja mam sterować tym czołgiem? Wy chuje. Gromadło 3-1 i Gromadło 3-3. Widzicie coś, odbiór? Na razie nic. Od tej pory każdy przed nami jest wrogiem. Dobra. Okej, jedziemy. Jak obracam lufę, to obraca nam się. Nie obraca mi się. Wrogie czołgi! Pod kalibrowym ognia! Dobrze, gdzie oni są? Nie widzę ich. A tam są. Okej, co się stało? Dziękuję. Dobrze, ale gdzie jest przed nami? Ała! W tamtą stronę, tak? Dobra. Wyjdźmy z tej. Dziękuję. Gdzie są jeszcze te czołgi? Tutaj jesteś, kolego. Dziękuję. 6 tu komandło 3-4. Pojazdy wroga zniszczone. Kontynuujemy misję. Zrozumiałem 3-1. Co mi się do wizja? Tego punktu. Bez odbioru. Okej, tam są nasi. Poczekajmy na nich. Odbiór. Ostrzał! Z której strony? Przez kogo? Namierzyli nas! Nie mogę się ruszyć. Okej, strasznie dużo się dzieje w tych misjach. No. Komando 3-1. Waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości. Przyjąłem, dowódco Kowadeł. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra, Miller, oddać cztel. Mam cały czas nastawiać ich na ten? Super 1-1, tu Bulldog 3-3, misja wykonana. Minimalne zniszczenie na pozycjach wroga, wycofujemy się. Odbiór! Tak, trafiłam? Świetnie. Przyjąłem 3-1, przekażemy informację Ultra 3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Dobrze, co teraz? Do wszystkich rozpocząć natarcie na mój znak. 3, 2, 1, 1,
Dobrze, idziemy teraz w tamtą stronę, aby zwiększyć prędkość. Dobrze. Przemieść się, dobra. O, tu ten kolega obok nas, może ja się odsunę. Tutaj jest coś, tak? No, jadę. Udało mi się zmieścić jednego. Gdzie ja tu mam teraz jechać? A, to nasz. Dobrze. No! Załaduj mi tę broń. Aha, czyli tak mnie nie trafisz. Muszę bezpośrednio w tego trafić. A, wystarczy jeden strzał. No proszę. Co się stało, że tak klniesz? Nie klnij. Świetnie. Teraz w tamtą, tak? Dobra, nie ma sprawy. Czy to tak działa? Że wiecie, koleś, który strzela, jest kolesiem, który prowadzi? Kura pyłu na prawo od nas! Przyjąłem, widzę! Z prawej na lewo! Może mi to ktoś wyjaśni? Tak czy inaczej, lecimy sobie dalej. Będziemy niszczyć i strzelać. Uwaga, czołg! T-72! Atakuje! Jest drugi czołg! Wycofują się, ścigać ich! Tam jest! Kieruje się w lewo! Widzę! Nie zbliżać się do siebie! Zachować odstępy! Nie zbliżać się do mnie, zachowajcie odstępy ode mnie, bo mi się nie chcą uważać na was. Pod kalibrowym ognia! Uciekają! Namierzyli nas! Tam są jeszcze, tak? Okej, wyjdźmy poza tą mundę. Przecież już od jakiegoś czasu wiemy o tych czołgach, tak? Dobra, zdjęty. Wróg się cofa! Uważaj, 3-3! Chcą nas wciągnąć w pułapkę! A, on już jest za tym, za górką, więc nie ma co strzelać. Aby włączyć termowizję, lewisz się standardowe przybliżenie. Aha, to są standardowe informacje, które mi pokazuje przez cały czas gra. Więc tu nie ma się co tak... 92 stopnie, serio? Dobrze. Kurwa, trafić go nie mogę, no. Może spróbujemy kogoś innego. Przed nami pojazdy. Świetnie. Cel zniszczony. Rozglądać się i atakować. Ostatni czołg. Okej. Cel zniszczony. Świetnie. Nie mam szyku! Jakiego szyku? O chuj ci chodzi. Kurwa, masz całkie czołgi! Zerwie sektor! Najpierw czołgi! Skupcie się na czołgach! Któregoś trafię.
Kurwa, jak unika skubany. Dziękuję. Teraz ty, przyjacielu. Okej, trochę bardziej. Kurwa. Miller, przerwij ogień, zajmij się czołgami! Ale ci niby strzelam. Przełącz się na KM i ostrzelaj piechotę! Będę, kurwa. Ouch. Do wszystkich komandów zaatakować i zniszczyć konwój wroga. Jak zrozumieliście? Przyjąłem. Pokaż im ile. Jeszcze za mną są, tak? Tak, jeszcze za mną są. Gdzieś się obracam w miejscu. Teraz się kurwo. Przerwać ogień! Przerwać ogień! Tu 3-3 przyjąłem. Komandu 6-6, tu 3-4. Zaatakowaliśmy i puściliśmy pojazdy oraz piechotę wroga. Odbiór! Jestem z nas dumna. Możemy... Kierujcie się na zachód w stronę lecieć dalej. Za bardzo się obróciłam. Zachować czujność. Nie zadziała. Jezu Chryste, ja pierdolę! Bo jeden daje popalić! Idziemy z konwojem, tak? Po ulicy. To się nazywa dobra ulica. Przyjechały po nim cztery czołgi, a ona dalej jest w porządku. Wspominam, że to że mogę sobie machać tym lufą bez poruszania pojazdem. To jest bardzo fajna rzecz. Czemu nie jedziemy na przełęcz przez pustynię? Bo takie mamy rozkazy? Komando 6-6, tu 3-3. Jesteśmy w punkcie kilo, odbiór. Przyjąłem 3-4. Powiem wam, że całkiem fajnie się steruje tym. Aha, oni czekają na mnie. Bardzo fajnie się steruje tym czołgiem. Pozorom. Na lot? A, nie na nas. Dobra, może ja shift nacisnę, żeby szybciej jechać? Patrzcie, kiedyś się czołgiem... Szybciej się szło na piechotę niż jechało czołgiem, teraz się szybciej jeździ czołgiem niż idzie na piechotę. To jest! Nie widzę! Miller, podjedź bliżej, sprawdzimy! A ten co odpierdala? To chyba gostek z brygady Topór. Od transportu? Nie, zapędzę! Niech mu który powie, że toczy się wojna. Aha, dlaczego do tego zadania zostałam wybrana ja? Co? Chyba nie pielerowcy nas zaskoczyli. I wystrzelali jak kaczki, zanim odpaliliśmy ładnie. Potrzebuję kogoś, kto dostanie się do zapalnika i go zdetonuje. A ty nie możesz tego zrobić? Ktoś musi tam pójść, ale to nie będę ja. Aha. Rozumiem. Będziemy cię ubezpieczać. Uważaj na siebie. Ruszaj. Ogień osłaniający! Od osłony do osłony! Załóżmy, że to będzie moja osłona. Ajajajajaj! I śmigło tylko! No, umrzyj! Teraz mam się cofnąć, tak? No to lecimy. Kurde, te pociski tu lecą w tej wewte!
No. Ładnie. Żegać mi się chce od tej kurewskiej fali uderzeniowej. Dobra robota, brachu. Dobra robota. Odwaliłeś za tego kolesia robotę. Należy dzisiaj jego wypłata. Dzięki. Wracaj do czołgu, brachu. Potrzebujemy cię przy 50. No. Może teraz przynajmniej każą mi. No. Aj, ty chuju! Czy coś jeszcze gdzieś? Jeszcze ktoś? 3-4, przemieszczajcie się po głównej drodze. Zaatakować i zniszczyć wroga. Zameldujcie się przy granicy miasta bez odbioru. Dobra, Miller, naprzód! Dobra, dzięki Bogu, że nie ja muszę sterować. Tutaj jesteś. Posiadko. Do celu jeszcze kilka kilometrów. Łatwo nie będzie. No. Zatrzymaj ten pojazd! Najpierw RPG! Nie mogę w to walić. Nie mogę na wyraźnie. Jakie kurwa te rewolucje? Tutaj są. Tu jesteś. Prosiaczku. Dobra. Dobra. Gdzie? Okej. To szaleństwo. Dobra, strasznie dużo się tutaj dzieje, to jest bardzo fajnie. Tak, siada. Może ja go sobie otworzę, bo mi się coś mi się wydaje. Chyba musiał trafić. Przyjąłem komandu 3-3. Zatrzymać się pod estakadą. Wszystkie jednostki do komandu 6-6. Zatrzymać się! Czekać na dalsze rozkazy. Dobrze. Uważaj na samochody pułapki, Miller! Okej, oni są za nami. Ale! Pojazd podchodzi na wprost! Ktoś jeszcze. Chciałbym bardzo dokończyć tą część misji w tym odcinku. Tą część misji w tym odcinku. Brawo, Tonka, brawo! Świetnie. Świetnie. Ile jeszcze tych płachtów będą mieć? Ile materiałów wybuchowych? Dobra! Cel wyeliminowany! Świetnie! Przerwać ogień! Koniec misji? Dobra, Miller, naprzód! Okej. Okay. Jeszcze nie koniec misji. Przynajmniej mi się tak nie wydaje, ale to już jest koniec odcinka, więc ja wam w tym odcinku podziękuję bardzo serdecznie za uwagę.
W ogóle chciałabym zauważyć, że oni strasznie dużo gadają, przez co ja nie mogę za dużo gadać, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, co się dzieje dookoła. A no cóż, powiem wam szczerze, że sama takie jazda i nawalanka w nich, no cóż, to jest to coś, co chciałam zrobić. Chciałam po prostu sobie poszczelać w grach, więc nawet się cieszę, że tak jest. Tak czy inaczej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie.